A jak ci minął wieczór wczorajszy? Jaki to jest znak? Czy ktoś kogoś podrywa? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo ciężko. Pani Edyta jest atrakcyjną kobietą. Natomiast myślę, że do podrywu jeszcze tutaj daleko. To są takie żarciki swobodne, które po prostu gdzieś tam się pojawiają, ale myślę, że są jeszcze w takiej granicy bezpieczeństwa. A co będzie dalej, to nikt tego nie wie. A nic nie zauważyłeś, że mam ładną spinkę czy coś? Zauważyłem, tylko nie powiedziałem. Bo to nie jest przedmiotem naszych jazd. Czyli jak się zatrzymam, to mi powiesz? Tak. A, to już będzie za późno. Ty się nie liczy. Dobrze. Baby. Masz dzisiaj nastrój? Żeby zaśpiewać ładnie? Tak ładnie wyglądasz, to byś mogła ładnie zaśpiewać. Patrz, jaki spóźniony refleks. W prawo idziemy. Prawy kierunkowskaz? Niewiele osób mam w swoim kręgu, z którymi mogę tak bardzo otwarcie rozmawiać. Ludzie bardzo serio traktują moją osobę. Każdy oczekuje, że ja będę tak, jak jestem, profesjonalna, na scenie, doświadczona, odpowiedzialna i tak dalej. Jak się podejmuje dużych wyzwań, że jak ktoś się z mną spotyka, oczekuje, że to spotkanie będzie mniej więcej takie, jak są moje wystąpienia. I jak ja bym się zaczęła tak nagle wygłupiać, to ludzie by byli zdezorientowani, ale o co chodzi. Więc a przy nim mogę się czuć dosyć swobodnie, a nawet też gdzieś sobie tak troszeczkę też gdzieś przekraczać granice, takie też wewnętrzne granice. I to jest dosyć fajne przy nim, ona to fajnie reaguje. Patrz na linię. Patrzę. Prawy skośny. No znaczy, ale nie możesz skośny. Na prawy skośny. Ale widziałeś, ale widzisz, no, zaczynasz rozumieć moje słowotwórstwo. Ale nie spojrzałaś w lusterko, to mnie bolało. Patrzyłam w lusterko. Hello, patrzyłam w lusterko. W prawo? Tak, jest strzałka, jest. Pojedziemy. Zatrzymałaś się przed strzałką. Bo się zapatrzyłam. No i bardzo dobrze, przecież to jest prawidłowo. Musisz się zapatrzeć? Na faceta? Nie. Nigdy nie. W życiu, nigdy więcej. Never, 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 never again. Widzisz, jakiś facet ci się spodobał?